Polski aktor Zygmunt Józefczak zmarł wczoraj 24 lipca w wieku 75 lat. Od 1971 roku Zygmunt był związany ze Starym Teatrem w Krakowie, gdzie grał w najwybitniejszych inscenizacjach i współpracował z najwybitniejszymi twórcami polskiego teatru, m.in. Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim i Krystianem Lupą. Na wielkim ekranie można go było oglądać w Janie Pawle II, Karolu, Człowieku, który został papieżem, Prawdziwych zbrodniach oraz Botoksie. W 1981 roku Zygmunt Józefczak został odznaczony Srebrną Odznaką Miasta Krakowa za pracę społeczną dla miasta, w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2021 roku został uhonorowany brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.